Hej, jestem Aga i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego pozytywnego podcastu. Dzisiaj chciałam troszkę o chorobach, a raczej o ozdrawianiu, o wygraniu walki z chorobą, o zakończeniu choroby. Tak jakoś tak jest, że ludzie, gdy się spotykają i rozmawiają właśnie o tym, jakichś problemach zdrowotnych, to nigdy nie mówią, wiesz, jestem teraz w procesie leczenia, leczę się, biorę witaminy, zdrowieję, tylko zawsze mówią, jestem chory, choruję, to mnie boli, tam mnie boli, to mi doskwiera. I tak jakby ciągle zapętlamy się w tej chorobie. Ciągle skupiamy się na tej chorobie, a nie na wyzdrowieniu. Joseph Murphy w swojej słynnej Potędze Podświadomości napisał: wszystkie choroby powstają w umyśle. W ciele nie pojawia się nic, co nie ma swego odpowiednika w umyśle. Istnieje jeden proces uzdrawiania, a jest nim wiara. Istnieje tylko jedna moc uzdrawiająca, jest nią podświadomość. Odkryj, co cię uzdrawia. Przekonaj się, że właściwe polecenia wydawane podświadomości uleczą twój umysł i ciało. Więc o co tu chodzi? Chodzi o to, że musimy skupiać się na procesie uzdrawiania. Znam osobiście pewną osobę, która wyszła z choroby za pomocą swojej silnej woli. Naprawdę. Znaczy tak, chorowała na, no na nowotwór, przeszła operację usunięcia guza. Guz został usunięty, ale niemożliwe było dalsze leczenie za pomocą chemioterapii, ponieważ organizm tej osoby był tak słaby, że mógłby tej chemioterapii po prostu nie przeżyć. Ale ta osoba się tak mocno uparła i powiedziała, że przepraszam, albo ja, albo rak. Ktoś z nas wygra i na pewno nie będzie to rak. Jej walka i proces zdrowienia polegał na tym, że początkowo przez chyba pierwszy miesiąc, kilka razy dziennie, kładła się na łóżku, na kanapie, starała się całkowicie odprężyć umysł i całkowicie odprężyć ciało i przemawiała w pierwszej kolejności do ciała. Moje stopy są rozluźnione, moje kostki są rozluźnione, moje nogi są rozluźnione, mięśnie brzucha, mam zrelaksowane serce, płuca, mam zrelaksowaną głowę i całe moje ciało jest całkowicie odprężone. Po tym wstępie, kiedy rzeczywiście poczuła, że zapadła w taki jakby stan podobny do snu, wypowiadała w myślach afirmacje. Czasami wypowiadała je właśnie w myślach, tak jakby do siebie, w swoim środku, czasami nawet na głos. Różnie. Myślę, że afirmacje powinniśmy dostosować do siebie. Takie, które najbardziej będą oddziaływać na nas. Bo wiecie, każdy z nas używa innego słownictwa, w inny sposób układa zdania. Nie możemy posłużyć się taką gotową afirmacją zerżniętą po prostu od kogoś, ponieważ to nie będzie do nas przemawiało. A najważniejsze w procesie uzdrawiania jest to, aby skupić się na tych afirmacjach, tak wejść z uczuciem, starać się oddychać przez serce, wziąć wdech przez serce, wydech przez serce, wdech, wydech i wypowiadać wszystkie słowa z uczuciem, z miłością, z żarliwością i z pełną wiarą, tak aż łzy pojawią się nam w oczach i uwierzymy w to całą sobą. Wyobrażamy sobie swoje ciało, wyobrażamy sobie to miejsce, w którym jest choroba i mówimy swoją afirmację: jestem zdrowa. Na przykład, jeżeli jest to, nie wiem, nowotwór macicy, to wyobrażamy sobie naszą macicę, jaka jest piękna, zdrowa, śliczna, nasz brzuszek jest zdrowy. I właśnie wmawiamy sobie naszym językiem, za pomocą tych zdań, które znamy, że to są na przykład moje zdania, ale mówię sobie, że mój brzuszek jest silny i zdrowy. Mój układ rozrodczy działa bardzo dobrze.
Moja macica jest silna, zdrowa. Mój organizm sam usuwa z siebie wszystkie źle podzielone komórki DNA. Wszystkie złe wirusy, wszystkie złe bakterie, wszelkie choroby, wszystko co złe usuwa mój organizm sam z siebie. Moje jajniki są silniejsze. Z każdą chwilą, każdego dnia są silniejsze, zdrowsze. Jestem silna i zdrowa. Poprzez moje ciało wyraża się doskonałość Boga. Doskonałość tej największej energii. Jestem doskonale zdrowa. Bóg stworzył mnie na swój obraz i na swoje podobieństwo, a moja podświadomość stwarza moje ciało na nowo. W zgodzie z tym doskonałym zamysłem Boga, czyli tej największej, najlepszej energii. Powiecie, Bóg to tylko nazwa. Tutaj możemy użyć jakiego tylko chcemy słowa. Energia, największa energia, wszechświat. Lub ten Bóg. I to działa. I nie poddawajcie się, jeżeli walczycie. Nie, nie walczycie. Jesteście w procesie zdrowienia. Wy nie chorujecie. Wy jesteście w procesie zdrowienia. Wy uzdrawiacie się. Leczycie. Nigdy nie chorujecie. Nie mówcie tego. Jestem chory. Leczę się. Zdrowieję. I powodzenia. Trzymam za was kciuki. I wiem, jestem tego pewna, że wasza bitwa zakończyła się waszym sukcesem. I żyjcie tym końcem, czyli wyobrażajcie sobie siebie, jak już jesteście zdrowi i co wtedy robicie.